masz braki w link buildingu, a może po prostu chcesz tymczasowo dopalić wybrane produkty lub kategorie w swoim sklepie internetowym. Podlinkowanie wybranych podstron ze zmienionym anchor tekstem to najprostszy, ale zarazem efektywny sposób na podbicie pozycji bestsellerów w krótkim i długim terminie i to bez jakichś specjalnych nakładów czasowych. W jaki sposób się za to zabrać? O tym opowiem Wam w dzisiejszym materiale. Zakładam, że w swoim sklepie internetowym masz 5-10 produktów, które najlepiej chodzą, generują najwyższą sprzedaż, są bestsellerami. Jeśli tak, to teraz wypadałoby oszacować, skąd ten ruch napływa. Wskocz do Google Analytics, wybierz zachowanie, zawartość witryny, strony docelowe i korzystając z wymiaru dodatkowego, wykonaj filtrowanie ze względu na pozyskiwanie, źródło ruchu, medium. Dzięki danym zebranym w tabeli będziesz mógł zweryfikować, jakie produkty łapią najwięcej ruchu z wyników organicznych i skorelować to z danymi o sprzedaży. To wskazówka dla wszystkich tych osób, które nie mają skonfigurowanych celi, danych na temat konwersji, nie mają skonfigurowanej analityki, ale pozwoliłem sobie założyć najbardziej pesymistyczny scenariusz, bo i sam materiał jest skierowany dla osób początkujących. Ok, załóżmy, że wyselekcjonowałeś powiedzmy 5 produktów, które sprzedaje Ci ruch organiczny. Teraz przyszedł czas, aby sprawdzić, jakie pozycje te produkty zajmują w Google, aby oszacować potencjał oraz ewentualne braki. Posłużymy się dwoma narzędziami, w tym Senuto i Ahrefs. Zacznijmy od Senuto. Wpisujemy nazwę domeny, za przykład weźmiemy x.com oraz pierwszy lepszy produkt, powiedzmy dysk GoodRAM 256 GB. O takim adresie URL. Załóżmy, że wcześniej rzeczywiście wyselekcjonowaliśmy go z Analytics i chcemy sprawdzić, na co rankuje, aby poprawić jego pozycję na wybrane frazy. Przechodzimy do zakładki, zobacz wszystkie słowa kluczowe, następnie wybieramy filtry, kolumnę z słowo kluczowe zmieniamy na adres URL, wybieramy dopasowanie ścisłe, a w ostatnim polu wklejamy nasz URL i wybieramy zastosuj. I tutaj zdaje się, że Senuto nam się przywiesiło, bo w chwili, kiedy przygotowywałem ten materiał, Senuto ładowało dane i nie mogłem doczekać się finału, ale to kwestia pewnie tego, że pracuję nadal na starym interfejsie albo po prostu przefiltrowanie tych danych musiałoby potrwać dłuższą chwilę, bo danych, jakie Senuto posiada na temat x.com jest naprawdę dużo, ale załóżmy, że wszystko poszło dobrze, Senuto zwróciło nam dane, ja je wyeksportowałem i pobrałem. Dane możesz wyeksportować też korzystając z Ahrefs. Wklejasz adres URL do wyszukiwarki, wybierasz organiczne słowa kluczowe i eksportujesz dane lub przeglądasz je na bieżąco. I tak na przykład w przypadku naszego dysku potencjalnych fraz do dopchnięcia jest kilkadziesiąt. Załóżmy, że zależy nam na frazie GoodRAM CX400 opinie, która jest na drugiej pozycji, czyli chcemy zrobić top 1. Opcje na podbicie tej frazy na szybko są 3. Albo korzystając z kontekstowej analizy treści Data Driven, robimy analizę treści i przebudowujemy content. Po drugie, albo dopalamy linkami z zewnątrz. Po trzecie, albo dopalamy linkami wewnątrz ze zoptymalizowanym anchor tekstem. I dziś zajmiemy się opcją trzecią, czyli szybkim dopalaniem tej podstrony linkami wewnętrznymi. Rzecz jasna, byłoby najlepiej, gdyby nasza strategia obejmowała wszystkie 3 punkty, ale dzisiaj skupimy się tylko na takiej partyzantce. Co robimy? Na wybranych podstronach, na przykład w stopce sklepu, moglibyśmy wrzucić link do tego naszego dysku z anchorem exact matchowym, czyli GoodRAM CX400 opinie. Dlaczego? Linki wewnętrzne to jeden z głównych determinantów położenia URL-a w wynikach organicznych. Jako że x.com ma typową architekturę, to wszystkie linki wewnętrzne, jakie prowadzą do tego produktu, mają anchor, jakim jest nazwa produktu i nie ma w tym nic dziwnego, to naturalna kolej rzeczy, ale ze względu na to, że link wewnętrzny do tego produktu wygląda tak, a nie inaczej, to jest nie zawiera frazy opinie, to występują tutaj pewne zależności, na przykład omówiony przez nas dysk zajmuje pozycję drugą na frazę GoodRAM CX400 opinie, a mógłby zajmować pozycję pierwszą i nie ma w tym nic złego, to nie tak, że wytykam jakiekolwiek błędy x.comowi, bo takich tutaj nie ma, po prostu powinniście zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku e-commerce nazwa produktu będzie zarazem jego linkiem wewnętrznym, a to ma zasadniczy wpływ na sposób ekspozycji tego produktu w wynikach organicznych. I tak w przypadku tak dużego serwisu, sklepu, tak mocnej domeny wystarczy, że wprowadzimy taką zmianę manualnie i doprowadzimy kilkadziesiąt czy kilkaset linków wewnętrznych o anchorze exact matchowym, aby zrobić to top 1. Oczywiście nie będę tutaj wchodził w detale, bo jeśli tę mechanikę chcielibyście zaadaptować do linkowania kategorii, podkategorii, a nie produktu, to tutaj już musicie być ostrożni i zwróćcie uwagę, czy ta kategoria, podkategoria nie jest na przykład podlinkowana wyżej w menu nawigacyjnym, bo jeśli tak, to zgodnie z zasadą First Link Count nic nie ugracie.
Nie przesadzajcie też z linkowaniem sideloadowym, bo jeśli do tego produktu będzie prowadziło organicznie 10 linków wewnętrznych zwykłych, to jest to anchorze nazwy produktu, co wynika po prostu z samej architektury sklepu czy serwisu, a wy w stopkę wepniecie ręcznie link z takim zmanipulowanym anchorem, a podstron, na jakich ten link będzie się wyświetlał, będzie kilkadziesiąt tysięcy, co w przypadku e-commerce jest typowe, to możecie osiągnąć efekt odwrotny. Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć jakiś prosty algorytm, który będzie rozdawał linki w stopce tylko na wybranych podstronach. Pomysłów na wykorzystanie tej mechaniki jest naprawdę wiele. Chciałem po prostu, abyście byli świadomi, że linki wewnętrzne, jakie generuje sam silnik, sam CMS waszego sklepu, to nie jedyne linki wewnętrzne, jakich powinniście pilnować, a tymczasem do następnego. Pozdrawiam. Dzięki za uwagę. Paku.